poprzednim odcinku. Gdzie są moje dolary, co nie? Ten zegarek przekazywany jest u mnie w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Dobrze wiem, że ten łódź jest warty kupy siana, co nie? Skąd ona bierze ostatnio tyle hajsu? Ale Giedek ma taki p***isty zegarek, co nie? Muszę go jakoś p***ać, co nie? Ktoś go za... Nie! Ultra wy... miasto piździwoje. Tak jak widzieliście, ktoś pod... w drogocenny zegarek naszego Gienka. Przez ten incydent pogorszyło się zdrowie naszego głównego bohatera i leży całe dnie w łóżku. Bania w głowie, sra dalej niż widzi, jaja spuchnięte, a w brzuchu Armagedon. Grażyna oczywiście ma go daleko i głęboko w... Nie ma kasy, nie ma Grażynki. Chwali się każdemu swoimi nowymi paznokciami. Trwa śledztwo w sprawie zaginionego zegarka. Sirma, można? Dzień dobry, tak, oczywiście. Główny śledczy inspektor Kevin. O, jakie jajca! Wiem, ma pan jakąś sprawę do mnie? Tak. Miałbym do pana kilka pytań w sprawie zegarka. Na akcję z tym zegarkiem, ale odnajdę go. Jestem przy w rozwiązywaniu takiego gówna jak to. Nie bez powodu mówią na mnie dochodzący Kefir. Oczywiście, proszę pytać. A więc tak, co zaginęło? Pan tak teraz poważnie pyta? Nie ma na niby, dziadku. No zegarek zaginął. Zaginął zegarek. A kto go ukradł? Ten pseudopolicjant robi sobie chyba ze mnie jaja. Może ma mi 82 lata, ale zaraz dostanie kopa na wątrobę. Skąd mam wiedzieć, kto ukradł mój zegarek? Pan chyba jest fachowcem, tak? Wyluzuj, dziadzia, bo ci żyłka pęknie i dodatkowo będzie potrzebny lekarz. Za chwilę mu wy... Masz jeszcze jakieś pytania, bo jak nie, to do widzenia. Tak, mam. Jak to się stało? Skąd mam to wiedzieć? Ktoś się nie bał i bo tak? Moje jaja. Dobra. To wszystko. Obiecuję Gienia, że znajdę twój zegarek. Mam na imię Gieńczysław, a nie Gieno! Dobra, Gienik, Sirma, lecę w tango. Coś mi tu śmierdzi, to nie ja. Muszę rozejrzeć się po tej chacie. Jest wielka, więc może znajdę coś ciekawego. Nie chcę nic mówić, ale moim głównym podejrzanym jest właśnie Gieniks. Ten policjant jest jakiś przestrzelony. Nie wiem, nie mogli wysłać kogoś innego? Nie wiem, na przykład jakiegoś komisarza Aleksa albo inspektora Gadżeta? Kiedy Gienek leżał, można powiedzieć, na łożu śmierci, a inspektor Kefir po domu w poszukiwaniu śladów, Grażyna wróciła ze swojego tajnego miejsca zarobku jak armata. Boże, jaka jest ty, co nie? Ale ciężko jest pracować, co nie? Ale muszę przez tego, co nie? Nie miałam pracować, co nie? Miałam leżeć do góry wychodząc za tego starucha, co nie? Miałam mieć dolary, co nie? To zachciało mu się grzebieni, co nie? Dobra, dzwonię do Edytki, co nie? No odbieraj to, co nie? Się to, co nie? Halo, Edytka, co nie? Tutaj ja, Grażynka, co nie? Halo, Grażynka, co nie? Jest afera, co nie? Jaka afera, co nie? Pamiętasz ten zegarek, co go chciałem co nie? No pamiętam, co nie? Ktoś już go co nie? Ktoś mnie uprzedził, co nie? Ktoś zegarek Gienka, co nie? Bez kitu, co nie? Ale ja to miałam przecież zrobić, co nie? I f***ć na z***iste bakajki, co nie? Oj, Grażynka, to jest lipa, co nie? Czekaj, bo ktoś tu idzie do mnie, co nie? Sirma, inspektor Kefir, można? Oh my gosh, co nie? Co to za przystojniak, co nie? Może Gienek wymłodniał, co nie? Dzień dobry, przystojniaku, co nie? Można się tu rozejrzeć w sprawie zegarka? Oczywiście, że można, kochasiu, co nie? Chodź tu do mnie, co nie? Poszukamy go razem, co nie? Dobra, zrobiło się bardzo dziwnie. Lubię gorące mamuśki, ale ta laska jest... Muszę trzymać się od niej z daleka. Muszę go mieć, co nie? Chodź do mnie, Kefirku, co nie? Dobra, zrobiło się dziwnie. Tam stąd, Sirma. Nie uciekaj, co nie? Chodź tu, co nie? Gdy inspektor Kefir chciał jak najszybciej opuścić dom śledzi, bo oczywiście Grażynka zaczęła odpierać szopkę i go podrywać, coś w tym stylu, na chwilę się zatrzymał, bo zobaczył coś, co było bardzo dziwne, a zarazem zdumiewające. To był chyba trop. Co to jest? Ciąg dalszy nastąpi.
A ty, mordeczko, zostaw łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.